ogłosili najwyższy alert. W ten kraj uderzyła trzecia fala epidemii koronawirusa w Japonii. Eksperci, trzecia fala pandemii. Władze Tokio zaraportowały w piątek 20 listopada 522 nowe zakażenia koronawirusem, a dobowy bilans po raz drugi z rzędu przekroczył 500. W całej Japonii odnotowano poprzedniego dnia 2385 nowych przypadków, najwięcej od początku pandemii, podała agencja RODO. Według ekspertów w Japonii nadeszła już trzecia fala pandemii. Mimo wzrostu liczby wykrywanych zakażeń premier Japonii Yoshihide Suga powiedział w piątek w parlamencie, że rząd nie wstrzymuje kampanii promującej krajową turystykę Goto Travel. Zaznaczył, że decyzja została podjęta po konsultacji z ekspertami. Najwyższy poziom alarmu dzień wcześniej Suga oświadczył, że Japonia jest w stanie maksymalnego alarmu, i zaapelował do mieszkańców, by robili, co w ich mocy, by uniknąć dalszych zakażeń. W Tokio od czwartku obowiązuje najwyższy poziom alarmu epidemicznego, który ostrzega mieszkańców, że wirus szerzy się w mieście. Alert nie jest jednak wiążący i nie przewiduje żadnych kar ani nakazu zamknięcia firm. Osiągnęliśmy fazę szybkiego szerzenia się wirusa, powiedział dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Norio Omagari na wspólnej konferencji prasowej z gubernator Tokio Uriko Koike. Trzecia fala pandemii. Eksperci oceniają, że w Japonii nadeszła już trzecia fala pandemii i łączą najnowszy wzrost liczby zakażeń z jesiennym ochłodzeniem, które zmusza wielu mieszkańców do przebywania w pomieszczeniach bez dobrej wentylacji. Łącznie od początku kryzysu w Japonii odnotowano ponad 126,5 tysięcy infekcji koronawirusem, a 1968 zakażonych pacjentów zmarło, wynika z danych RODO.